Pani marszałek, Wysoka Izbo. Obecnie cały ciężar walki z epidemią spoczywa na szpitalach publicznej służby zdrowia, na szpitalach, które w większości są poważnie zadłużone lub balansują na krawędzi zapaści finansowej. W obecnej chwili potrzebują bezpieczeństwa finansowego. Środki, by walczyć nie tylko z epidemią, ale również by walczyć o zdrowie i życie pacjentek i pacjentów chorujących na inne, bardzo poważne schorzenia. Dlatego poproszę o odpowiedzi, najlepiej na piśmie, kiedy rząd zapewni bezpieczeństwo finansowe zadłużonym szpitalom, tak aby mogły skupić się na skutecznym leczeniu pacjentów. Jakie to będą kroki i w jakim terminie podjęte? Jakie konkretne środki są przewidziane dla szpitali w województwie warmińsko-mazurskim? Szczególnie interesują mnie szpitale powiatowe w Ostródzie, Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo, Iława, Bartoszyce, Braniewo, Lidzbark Warmiński oraz Elbląg. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.